Witam Was w słonecznym ekonomiku, w którym złapałam paru podróżników wracających z Erasmusa i czas dowiedzieć się, jakie oni mają zdanie na temat tego projektu. Jest ze mną Kacper, który wrócił ze słonecznej Hiszpanii i pytanie moje brzmi, gdybyś miał opisać projekt w dwóch, trzech słowach, jak byś to zrobił? Przygoda życia. Dobra, a w jaki sposób masz zamiar wykorzystać doświadczenie, które zdobyłeś przez wyjazd? Te doświadczenia mam zamiar wykorzystać w sposób następujący, przede wszystkim w kontaktach zagranicznych oraz z kontrahentami. Dziękuję. Kolejny podróżnik, tym razem z Portugalii, Dominik. Bon dia. I moje pytanie do Ciebie również brzmi, gdybyś miał opisać projekt w dwóch, trzech słowach, jak byś to zrobił? Wydaje mi się, że najlepiej to opisuję po prostu jako ciekawe doświadczenie. Dobra, a czy masz zamiar w przyszłości brać udział w podobnych projektach? Myślę, że jeśli będę miał taką okazję, na przykład na studiach jest wymiana uczniowska, na pół roku można pojechać, to bym skorzystał, bo naprawdę to było bardzo ciekawe przeżycie. Można przede wszystkim swój język podszlifować, poznać nową kulturę, po prostu spędzić fajnie czas i przede wszystkim pojechać na takie trochę wręcz wakacje życia. Dziękuję. Wróciła do nas również z ciepłej Andaluzji Karolina, której również zadaję to samo pytanie. Gdybyś miała w dwóch, trzech słowach opisać projekt, jak byś to zrobiła? Na pewno są to niezapomniane wspomnienia. Dobra, a co najbardziej Ci zaskoczyło w trakcie całego wyjazdu? Jeżeli chodzi o Hiszpanię i Hiszpanów i w kulturę, to jest to, że są naprawdę przyjaźni i bardzo mili. Jeżeli chodzi o sam projekt, to jak to jest bardzo dobrze zorganizowane i że tyle firm chce nas przyjmować. Dziękuję. Adios!